I jeden z raków mi się wypiął i droga, która miała trwać 20 minut... Na plenerowej scenie starorynkowej zagościli Witold oraz Przemysław Orcholscy, podróżnicy, którzy pomimo zdradliwości, jaką cechuje się Elbrus, zdobyli go. Zdobycie tej góry było połową sukcesu. Dalszym planem, który oczywiście został zrealizowany, było zjechanie z kaukaskiego pięciotysięcznika na deskach snowboardowych. Tu warto dodać, że ten wyczyn został wykonany przez Przemysława aż 3 razy w ciągu 24 godzin. Alpiniści opowiedzieli o swoich przygodach oraz przygotowaniu do tejże wyprawy. Zaprezentowany został także film Zjazd. Co do którego pokazuje się go w telewizji i nie widzi się ludzi, którzy na niego patrzą i ich reakcji, to jest okej. Natomiast w sytuacji, kiedy siedzę naprzeciw państwa i będą tutaj różne jakieś nasze wywewnętrznienia, to mnie to trochę żenuje. To dlatego Przemek ciemne okulary założył, bo mogłaby się łezka pojawić albo jakieś zawstydzenie. Powiedz jeszcze jedną ostatnią rzecz przed puszczeniem filmu, bo to mnie chyba i myślę, że państwa też bardzo interesuje. Jak długo się przygotowywaliście do tego całego, do tej całej imprezy wielkiej? Bo padło tutaj słowa o przygotowaniu fizycznym, bo to na pewno trzeba mieć, żeby iść w góry. To jest oczywiste. Ale to jest także przygotowanie sprzętowe, to jest także logistyczne przygotowanie. Wreszcie to zaplanowanie tego wszystkiego. Jak długo? Tak naprawdę w górach byliśmy, wcześniej bywało, że byliśmy. Chyba byliśmy na Mont Blanc razem wcześniej, czy pod Mont Blanc. Albo jeden z nas na Mont Blanc, drugi pod. Tak naprawdę chyba od 2008 roku myśleliśmy o tym, żeby tam się udać, ale przez to, że tam była wojna po prostu regularna i wojska nie wpuszczały. Zresztą jak przyjechaliśmy, przyjedzieć. Chyba tak jest, że do takiego wyjazdu, czy do takich gór trzeba być przygotowany wciąż. I tutaj tak było, że te przygotowania i tak by chyba spełzły na niczym, bo w momencie, chyba w dniu, kiedy złożyłem wniosek wizowy, to coś mi się stało z kolaną i chodziłem o kulach. I później państwo zresztą będziecie słyszeć, Przemek wyzywał mnie od kłamców, bo myślał, że sobie wymyśliłem to zupełnie. Więc 3 lata pewnie wystarczą, a może i nie. To ja króciutko. Jak pada pytanie o przygotowania, to ja odpowiadam całe życie, ponieważ... No poważnie. Ponieważ to bieganie długodystansowe i góry powodują, że człowiek do pewnego momentu... Ja jeszcze jestem przed tym pikiem. Do pewnego momentu z każdym rokiem ma coraz lepszą wydolność. Więc to nie jest tak, że odpowiem rok albo odpowiem 3 lata. To będzie niezgodnie z prawdą. No po prostu jest coraz lepiej. Co prawda kiedyś będzie pik i rozczarowanie, ale jeszcze nie. Ile można biegać? Dobrze, proszę państwa, to teraz puścimy państwu ten film. Na pewno pojawią się jakieś pytania. Będziemy państwa zachęcali do zadawania pytań tutaj naszym bohaterom, ale teraz to już obiecany film. Góra, Przemek powiedział, że to głupia sprawa bardzo wchodzić w taką pogodę. Ja wtedy czekałem, a Przemek poszedł spać i to trwało 15 godzin, wstał jak nowonarodzony i mówi, no teraz spróbujemy jeszcze raz. I rzeczywiście tak było, że ruszył, to w drugim odcinku będzie widać. No i wtedy szło, w górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Myśmy tylko w zasadzie patrzyli, asystowali, czy jest to możliwe, żeby się udało, bo w ogóle chyba nie było tej historii takiego punktu otwarcia, bo zdaje się, że Przemek umówił się po prostu z kumplem, któremu powiedział, stary, nie zrobisz tego, nie zjedziesz 3 razy z Elbrusa i chyba nagrodą było przelot nad Warszawą, dobrze pamiętam? Nie, to strasznie nudna historia jest. To jest człowiek, który prowadzi takie pismo branżowe, z mojego punktu widzenia dość istotne. On uznał, że to jest niemożliwe. Chodzi o wydawcę i redaktora naczelnego miesięcznika Press. A ja mu powiedziałem, że no jest możliwe. No i tyle. I umówiliśmy się, że jak ja przegram, to go przelecę samolotem, a jak on przegra, to przeleci mnie śmigłowcem. Swoją drogą do tej pory tym śmigłowcem mnie nie przeleciał, ponieważ śmigłowiec się rozbił. No na szczęście udało się wrócić. Był taki drugi moment jeszcze, jak już przybiliśmy piątkę, się okazało, że Przemek zrobił to 3 razy. A proszę państwa, przychodzi taki wiek, że 3 razy to już jest kłopot. I ja taki zachwycony wróciłem ze wschodniego Elbrusa z Tomkiem, który też współrealizował film. Zresztą Tomek przed wejściem na szczyt, jakieś 300 metrów przed szczytem, powiedział, że on chce do mamy. I koniec. I po prostu usiadł pod skałą
i mówi, że nie, że on nigdzie nie idzie, że koniec, że ma to gdzieś i w ogóle. A rzeczywiście tak jest, że na 5000 metrów jest już około połowy powietrza tego, co tutaj. Ciśnienie jakieś 500 hektopaskali, więc naprawdę jest ciężko. Ja mówię, wiesz co, Tomek, ja pójdę jeszcze do góry zobaczyć, co tam widać i wrócę po ciebie. Jak wróciłem do niego, Tomek spał. Obudził się po 2 godzinach. Ja go zapytałem, i co, idziemy dalej? I on powiedział, tak, idziemy. No i weszliśmy, on nawet nie wiedział, że wszedł na ten wschodni szczyt, ten niższy, chociaż to jest różnica tam 21 metrów. I ja wróciłem wtedy do namiotu, już wszyscy w zasadzie byli na miejscu, już byli najedzeni, spali, wyglądali no fatalnie tak naprawdę, bo wydawało się, że no, jakaś ciężka angina musi toczyć wszystkich, którzy są w namiocie, a byliśmy w zasadzie we czworo w dwuosobowym namiocie. Było pysznie, naprawdę. No, więc musieliśmy, jak szliśmy spać, to jeśli na lewy bok, to 3, 4 i na lewy bok, nie? Jak wychodziliśmy, to każdy po 40 minut potrzebował. Jest nadzieja, jest następny komputer. Proszę Państwa, Państwo pewnie, skoro zaszczycili nas Państwo swoją obecnością tutaj, to z pewnością wiedzą Państwo co nieco o wspinaczce, ale na tych wysokościach one wcale nie są aż takie duże. Panują warunki, które z punktu widzenia nizin mogą się wydawać dość dziwne, bo czasem jak ludzie ziewają i ledwo chodzą, to jest powiedzmy 990 hektopaskali i wszyscy mówią, strasznie niskie ciśnienie, boli mnie głowa. A tam jest 450 hektopaskali. Więc mniej niż połowa tego, co mamy tutaj na co dzień. W nocy temperatura spadała do minus 20 stopni. To oczywiście nie są takie namioty, pod jakie się jedzie na Mazury, ma ten trochę lepsze, ale też bywa chłodno. Więc ta temperatura przy tym ciśnieniu 460 hektopaskali, tam na przykład trudno rozpalić palnik, żeby gotowała się woda, żeby rozpuścić trochę śniegu, bo no, trzeba do tego tlenu, a tlenu jest mało. Myślę, że czekam jeszcze od Przemka, miałem jeden swój i jego i miałem też pożyczone raki i pod samym szczytem jest kawałek ściany, że trzeba było wchodzić i w połowie drogi jeden z raków mi się wypiął i droga, która miała trwać 20 minut z dwoma rakami, to z tym wiszącym przy jednej nodze szedłem 2 godziny. Zresztą byli wściekli na mnie znowu, że musieli czekać, ale musiałem sobie wyrąbać stopnie do tego, żeby tam wejść. Ale już działa PC? Jest, tak, PC chwilowo działa. Jest wypięty do dzisiaj ten rak. Ja jeszcze wracając do tego ciśnienia, do tych warunków, chciałem Państwu powiedzieć, wszyscy się zastanawiają, jak to możliwe, że Heizer spadł. Na tych wysokościach, przy tym ciśnieniu, przy tych temperaturach, no tam jest trochę wspinaczki technicznej, a zwłaszcza jazdy technicznej na desce. Każdy błąd kosztuje życie. A jeśli jesteśmy w takim stanie, no to jest tak, no nie wiem, w zależności od głowy, no ale powiedzmy między 4 a 8 piwami, kiedy zawiązanie butów stanowi istotny problem. No to, mówiąc w największym skrócie, dlatego spadł. Ale udało się odpalić film. To już będzie drugi odcinek, bo to była końcówka pierwszego.